Witam was, nocni gracze. Z tej strony K-Wolf, a to jest Północne Granie. Dzisiaj mam dla was coś specjalnego. Od razu zaznaczam, żeby nie było, że promuję jakiegoś człowieka. Nie, to nie ma z tym nic wspólnego. Po prostu znalazłem w odmętach mojego dysku twardego coś, o czym... Coś mi kołotało w pamięci, że mam to i znalazłem. Mianowicie, ostatnio wspominałem w ramach odcinka o World of Goo na temat pana Kyla Gablera, który odszedł z EA, aby w pełni oddać się robieniu gier indie. Właśnie zrobił World of Goo w ramach firmy 2D Boy, którą założył razem z tam Ronem. Już o tym mówiłem, ale, czego możecie nie wiedzieć i pewno bardzo dużo osób nie wie o tym. On robił dosyć dużo gier prototypowych. Ten człowiek bawił się tym, co może zaprogramować, jeśli chodzi o fizykę, interakcję. I ja je mam. Nie pytajcie mnie, skąd je mam. Ja sam nie pamiętam już w tym momencie. Te pliki pochodzą z 2008 roku. To już jest prehistoria w tym momencie. Ale mam i podzielę się z nimi. Podzielę się nimi z wami. Zobaczymy, nad czym pan Kyle pracował. Oto pierwsza z tych gier. Big Vine. Jak widzicie, a quick tree interaction prototype, not a game, czyli szybka interakcja z drzewem, prototyp, to nie jest gra, Kyle Gablier. Lewy przycisk rośnie, prawy przycisk ginie, okej. Okej, i już drzewo nam rośnie automatycznie, tu widzę, że... zaznaczy mi się kółeczkiem, jak klik... O, lewym przyciskiem klikam i widzicie, rośnie. Mogę przesuwać kamerę, co jest bardzo fajne. Patrzeć na to drzewo z różnych perspektyw. Przypomina mi to trochę, nie wiem dlaczego mam teraz takie skojarzenie z Sleepy Hollow, czyli jeździć bez głowy, jeździec bez głowy Tima Burtona. W ogóle styl graficzny trochę mi przypomina właśnie to, co prezentuje World of Goo, pomimo tego, że to jest tylko drzewo. Ale widzicie, wygląda dosyć ciekawie. Praktycznie mogę każdą z tych gałęzi rozbudowywać i widać, że jest pewna fizyka, bo to się wszystko porusza i widać, że jest jakiś ciężar na tym. Bardzo sympatyczne, ale to nie jest gra, prawda? Więc no, ile można się w to bawić, nie? Dobra. Przechodzimy do następnej rzeczy. A mianowicie do gry, która nazywa się Blow, zrobiona w ciągu jednego dnia przez Kyla Gablera. O, i to jest ciekawe, bo potrzebny jest nam mikrofon. Ja ten mikrofon w tym momencie mam. Dmuchaj i klaszcz. Okej, myszką nic nie robię tutaj. Co się stanie jak... Halo? Zaraz. O! Super, jak dmucham, to się balon nadmuchiwał. A teraz jak klasnę, to ona strzela. Jeszcze raz. I patrzcie, jaka interakcja... Znaczy, ja wiem, że ja się tym podniecam, strasznie głupie to jest, ale... Nie jest głupie, no bo... Ile znacie programów gier? No to znaczy, dobra, okej. Mamy Kinecta, tak? Więc w tym momencie na te nasze obecne czasy to nie jest może to żadne nowum, ale kiedy on to zrobił, to wtedy jeszcze nie było Kinecta, dzieci. Nie było gier, które reagowały na głos i tak dalej w takim zakresie, więc to jest niezłe, to jest niezłe. Ale to też nie jest gra, jak widzicie, to jest tylko taki pewien prototyp, więc przechodzimy dalej. Oj, poleciał! Bye bye! Sayonara! Pozdrów Armstronga! No, dobra.
Przechodzimy dalej. Następną grą jest Drawing Hill. Muzyczka jak zwykle ciekawa. Zrobione w 4 dni. O! Co my tu mamy? Przesuwaj. Made and... Aha. Musimy populacji dokonywać, pomagać, żeby populacja po prostu wzrastała, no żeby się pieprzyli no, ze sobą, no. Uprawiali miłość, czy jak to tam chcecie i możemy ich też zabijać. Okej, okay, czyli mogę poruszać, zabijać i... Autolife on. Autolife off, czyli automatyczne życie. Dobra, to co się stanie? Mogę nimi przesuwać. Aha, czyli w tym momencie teraz mogę tylko przesuwać, okej. Okay. Wybieram zabić. Dobra. Gdzie? O kurwa. Trochę się za bardzo pośpieszyłem i wybiłem wszystkie ludki. Escape. R. Jak ja mam to cofnąć? Ach, to było po prostu zbyt zabawne. Jeszcze raz. W tym momencie gry od początku. Bo najwyraźniej zabiłem wszystkich mieszkańców. Zobaczymy, co się stanie, jak będę namawiał ich do kopulacji, do współżycia. A więc robimy współżycie i teraz... Aha, czyli wybieram który z którym, tak? Aha, dobra. Czyli wybieram serduszko i robię, że będą z nim mieć. Aha, okej. Okay. Czyli w sumie każdy z każdym, nie? Wiadomo. Ja też myślę, że monogamia to bullshit. Z drugiej strony teraz widzicie, dzieci, co się dzieje. Dlatego oni wszyscy są tacy pokręceni, bo to braci z siostrami, normalnie córki z ojcami i tak dalej, nie? Więc macie, tak wyglądał przypadek w szlachcie też, nie? Historia, ja tam z historii nie jestem dobry, więc... Ale czas pozabijać robaczki! Pozabijać robaczki! I jeszcze ten dźwięk po prostu takiego squishu jest świetny. Ja nie powinienem w ogóle tak robić, bo mnie gardło boli. No i widzisz, że to znowu nie jest gra, to jest pewien jakiś symulator, ale... To było naprawdę, zrobione w 4 dni, to ja mam już do tego faceta absolutny szacunek w tym momencie. Patrzymy na kolejną rzecz. To się po prostu nazywa Experimental Gameplay. Okej. Instrukcje. Ta gra to tak naprawdę demo, które pokazuje ci, jak możesz wykorzystać dancepad w swojej grze. Emuluje dancepad na klawiaturze. Czyli coś jak Dance Dance Revolution, no. Kurwa! No nie, ja taką grę chcę mieć na PS2! Przepraszam, PS4! Jestem jeszcze starej daty, wiecie. Ale muza jest świetna. Mogę obracać... planszę i mordujemy. Wow. Mamy licznik, ile osób naraz gniotłe. Znowu... Ja jestem ciekawy, czy to są nogi pana Kyla Geblera. Skąd on wziął tą grafikę?
Tak samo ten palec wtedy. No więc, jeśli nigdy w życiu nie zabiliście mrówki, ja nigdy nie. To teraz możecie się wyżyć! I mamy nieskończony limit. I jeszcze się cieszą, jak wracają. I ta muzyka jest po prostu świetna. Takie naprawdę prawdziwe disco 80s. Świetne. Można do rytmu ich stepować. Dobra. Nie. Okej. Ta. Dobra. Disco. To było świetne. Było bardzo, bardzo fajne. Okej. Patrzymy następną. Ta nazywa się Gravity Head, okej. I start jest. Dobra. Znowu experimental gameplay. To było z tej strony, ale ja to nie wiem skąd ja to mam w sumie. Na jakimś forum to wyczaiłem, pamiętam. Się tym fascynowałem swego czasu. Muzyka nie wydaje wam się troszeczkę znajoma? Nie wydaje wam się troszeczkę znajoma ta muzyka? Tak jakby World of Goo? Pierwsza plansza? Tylko głowa wpływa na grawitację. Celem jest dostarczyć tuzin róż. Poruszamy postacią, zmieniamy polaryzację głowy. Okej, czyli w tym momencie mamy jej dać róże, rozumiem. Tutaj widzę, że się woda zaczęła przy... Aha, i tu mamy nasiona. O, łatej! Brutalne. Okej, i co teraz? Aha. wydaje odgłosy jak małpa. I ałatej! Widzicie co ja robię? Ja praktycznie wbijam mojej wybrance te róże w ciało. Romeo! Ach, Romeo! Ała, Romeo! Och, Julio! Pozwól, że wbiję ci to róże między oczy! Normalnie, ja pierdolę, no. Mówią love hurts, nie? Miłość boli i to tutaj idealnie widać. Miało być 1000 róż. Przepraszam, 1000. Co wam to? Tuzin. Ała. Ten dźwięk po prostu, jak to się wbija w ciało, to aż mnie ciarki przechodzą. To jest straszne, naprawdę. O! Kocham cię, to znaczy, że osiągnąłem cel. Fajnie. Dziękuję, kochanie, że zrobiłeś ze mnie poduszkę na pineski. Kocham cię i teraz masz moje serce. Sru. Normalnie... brutalne. Facet miał poczucie humoru, bardzo mi się to podoba. I jeszcze ten odgłos, jaki ten ludzik wydaje. On powinien ten odgłos wydawać, kiedy mu się te róże wbijają w ciało, a nie na odwrót. Ja bym po prostu cieszył się, ale jakby opuszczały moje ciało, ale okej. Przepraszam, to źle zabrzmiało. Okej. Spójrzmy, co mamy dalej. Co my tu mamy dalej z tej mojej skarbnicy. Skarbnicy gier niezależnych. Z których nie mam zielonego pojęcia skąd mam. Następną się nazywa Tłum. Zrobiona, o patrzcie, 2005 rok przez Shelin Shodhan chyba. I Kyle Gabler. Tłum. Okej. Nie było żadnych instrukcji. Escape. O, fuck. Okej, escape. Zamyka grę. Jeszcze raz. Zaczynamy. Dobra. Tłum. I co ja tutaj mogę zrobić? Mam tak jakby światło, jakby jakaś opera. Chuja ludzi. Lewym przyciskiem. Aha.
odpowiedzi. Będzie... To co? Bomby? Będzie albo zajmował się miłością, albo bezpieczeństwem, albo przemocą. Zrobimy przemoc, numer 3, tak? Nieźle. Ej, co to ma niby być? Aha, czyli w tym momencie przemoc się rozprzestrzenia. Okej, okay, a jak damy temu, żeby zajmował się bezpieczeństwem, to co on będzie robił? Jeszcze tej osobie damy bezpieczeństwo. Będzie pilnował bezpieczeństwa. Aha, czyli oni pilnują, żeby się ten przemoc nie rozprzestrzeniała. A jak damy tej osobie miłość? Ooo. Normalnie aż mi ciarki teraz przyszły. Ale przytłaczające. Ja już chyba wiem, o co chodzi. Oni są w schronie. Jest wojna, tak? I oni są w schronie i w tym miejscu panowie Kyle i Shannon, tak? Chcieli pokazać symulację zachowań tłumu? O to chodzi? Że jak jest jedna osoba, która wpada w panikę, to udziela się to innym, po prostu zaczyna im odpierdalać i kurwa robią po prostu gnój. A są ci, którzy zajmują się bezpieczeństwem, są ci, którzy po prostu... No widzicie, teraz coraz więcej mi tych ludzików śpiewa. Powoli przemoc ginie, tak? Bo jest peace, love i rock and roll. Wow, że... Ja rozumiem, że tu jest jakieś drugie dno w tym momencie, tak? Ale... To jest niezłe. To jest całkiem niezłe. No znaczy... Tak myślę, że chyba mam rację. I w ogóle ten nastrojowy, to jest bardzo, bardzo nastrojowy. Te dzwony, to ten chór, to, że słychać bomby. Niesamowite. Ale okej. Wow, przechodzimy do następnej produkcji. Już mi za dużo jej nie zostało. W sumie tylko jedna jeszcze. Mam nadzieję, że się nagra. Atak zabójczy słom... Jezu, ludzie, gracie w StarCrafta. Ach, chuj tam, nie pamiętam. Dobra, poruszamy naszymi bąkami, bo słyszę pszczoły czy cokolwiek. Podnosimy ludzi i rozgniatamy ich. Aha, ja muszę przytrzymać. Jak to działa teraz? Kurde! Opo! Ja pierdolę, człowieku, skąd ty bierzesz te efekty dźwiękowe? Podoba mi się kontrast. Wesoła muzyczka i nagle... I ten odgłos. Splat. O! Wow! No, nieźle. Nieźle. To było dosyć duża velocity, to była prędkość, tak? Albo wie... Moc. Patrzcie to. To jest też bardzo fajne, że... Widzicie? Zmienia się kolor na czerwony, czyli ta chmara po prostu ich... uszkadza, rozumiecie? Wpadniecie w gniazdo os i macie rany, tak? Zajebiste. Sru. Widzę, że jak zrobię tak, to wtedy one szybciej lecą. O, uratowałem jednego, przez przypadek. Kurwa, zajebiste! Zabijemy wszystkich, co mi tam? No, ostał się jeden, teraz czekamy, aż spadają. Makabra, ale fajna makabra.
I to przed państwem była twórczość Kyla Gablera, Gabiera, nie wiem jak się czyta jego nazwisko, nieważne. Jeszcze raz, nie wiem skąd je mam, więc nie jestem w stanie zamieścić w opisie linka do tych niesamowitych gier. Macie Google, znajdźcie sobie, jeśli chcecie, może znajdziecie coś więcej, to wtedy rzućcie mi też info i chętnie do tego spojrzę. A na razie to by było na tyle, niedługo wrócimy do World of Goo. Tymczasem żegnam się z wami. Dobranoc!